To jest podcast Łomżyński Temat. Jacek Babiel, witam. Dziś moim gościem jest Lech Wiakołakowski, tak mówią o panu pośle od kilku ostatnich dni. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. No, ostatnio, kiedy pani premier Szydło była w Łomży, jeden z ministrów tak pana właśnie przedstawiał publicznie, Lech Wiakołakowski. Trochę to zabrzmiało, jakby wszyscy tam w Warszawie mieli już serdecznie dosyć tego tematu Wiebaltiki. Mówił też o bojowniku, ale to tak żartami. Panie redaktorze, szanowni państwo, sprawa Wiebaltiki jest to kluczowy temat. Jest to największa inwestycja ostatnich kilkudziesięciu lat. Ja śmiem powiedzieć, że tej wagi finansowej inwestycji jeszcze na ziemi łomżyńskiej nie było. Chyba żeby porównać budowę kolei do stolicy guberni łomżyńskiej za cara sprzed ponad 100 lat. To jest porównywalne. Czy budowa fortów łomżyńskich, ale to były sprawy odległe, sprawy militarne. Natomiast wracając do tematu, jest to bardzo ważna droga, jest to droga życia. Będzie to aorta dla gospodarki ziemi łomżyńskiej. Droga ma szczególne znaczenie, bo przypomnę, znajduje się w pierwszym paneuropejskim korytarzu transportowym drogowo-kolejowym i musi być budowana ze względów gospodarczych, strategicznych, politycznych, wręcz nawet militarnych. Wszystkie aspekty zmierzają do szybkiej jej budowy. Ale to nie, to trzeba powiedzieć, że to jakby ta ostatnia wizyta i zapowiedź pani premier o tym, że droga będzie realizowana, to jest efekt działań rzeczywiście rządu Prawa i Sprawiedliwości, czy to jest jakiś przebieg, który no, trwał, ten cały proces przecież trwał przez kilkanaście, kilkadziesiąt prawdopodobnie nawet tak, lat. Tak, finałem tych działań była wizyta pani premier Beaty Szydło, prezesa Rady Ministrów w Łomży, potwierdzając, kierując do realizacji ten ważny odcinek, przypomnę, odcinek z Ostrowie poprzez Łomżę wraz z jej obwodnicą do Szczuczyna. Kolejny odcinek od Szczuczyna poprzez Ełk, Suwałki, Budzisko na granicy z Litwą ma już zapewnione finansowanie z programów przygranicznych łącząc Europę. I mówiąc o historii Wiebaltiki, musimy sięgnąć lat wcześniejszych. Już w 1976 roku mówiło się o potrzebie budowy tej drogi mazurskiej. Niektórzy używali stwierdzenia drogi carskiej, traktu królewskiego, patrząc głębiej w historię Polski. Ale wracając do współczesności, te pierwsze wzmianki były, tak jak powiedziałem, w roku 1976. Później też mowa była w latach 80. Ale tak naprawdę zaczęło się bardzo poważnie o tym zamierzeniu mówić już na forum naszego województwa, jak również w stolicy kraju, w resorcie infrastruktury na początku lat 90. po transformacji ustrojowej 1989 roku i otwarciu na wschód, powstaniu niepodległych też państw, już nie mówię o naszej Rzeczypospolitej, ale innych państw Litwy, Łotwy, Estonii i chęci ich współpracy ze strukturami Europy Zachodniej. Natomiast te działania strategiczne podjęte zostały po roku 2005. Przedstawiony został przebieg Wiebaltiki, czy jeden z przebiegów, patrząc na mapę Polski od północy, od przejścia granicznego z Litwą, Budziska, Suwałk, Augustowa i tu chcę wskazać ten kierunek dalej. Z Augustowa do Białegostoku, Zambrowa, Ostrowi i Warszawy. Ja w kilku wystąpieniach, monitach do polskiego rządu, do resortu infrastruktury zwróciłem uwagę, że z Augustowa ten odcinek drogi należy kierować w kierunku Grajewa, Łomży, Ostrowi Mazowieckiej.
I wówczas zaczęła się ta właściwa batalia, ten bój o Via Baltica. A kto najbardziej był przeciwny temu, żeby Via Baltica była właśnie przez Łomżę? Pamięta pan? Tak, oczywiście. Sprawa Łomży była, Łomży, ziemi łomżyńskiej, bardzo ważna, bo region ten utracił status województwa. Natomiast aglomeracja województwa podlaskiego, Białystok, zdominował gospodarczą całe województwo, cały region Polski Północnej Wschodniej i gro inwestycji właśnie było tam kierowanych i osoby decydujące w różnych ugrupowaniach politycznych w Białymstoku, zarówno w mieście Białystok, jak również w sejmiku. Mam tutaj na myśli marszałków sejmiku, prezydenta Białegostoku, jak również różne czynniki polityczne ze wszystkich ugrupowań dążyły, aby Via Baltica przebiegała przez Białystok. Nasza łomżyńska walka jednak okazała się skuteczna, pomimo tych zagrożeń zabrania Łomży Via Baltica. Chciałbym jeszcze wcześniej nawiązać, że właśnie jeden z premierów z Lewicy, pan Włodzimierz Cimoszewicz, zmienił przebieg w latach 90. z przebiegu łomżyńskiego na białostocki. I wówczas, zostając posłem, postawiłem sobie to zadanie, aby właśnie odbić Via Baltica i skierować ją przez Łomżę i doprowadzić do jej budowy. To były wielkie zagrożenia, bo siła Białegostoku jest bardzo wielka, tym bardziej, że ze wszystkich ugrupowań. Był pan jednym posłem. Tak, byłem jednym posłem. Samodzielnie trudno byłoby wygrać tą batalię. Zwróciłem się w roku 98, w 2008 do przedstawicieli samorządów wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, jak również do parlamentarzystów województwa warmińsko-mazurskiego. I uzyskałem od nich takie poparcie, czego finałem jest, panie redaktorze, szanowni państwo, obecny planowany przebieg Via Baltica też przy Ełku. A wróćmy tak na chwilę do czasów, kiedy kilka lat temu Prawo i Sprawiedliwość rządziło naszym krajem. Czemu to wtedy nie udało się podjąć tej decyzji? Bo to, że dzisiaj ta droga jest skierowana, tak, do uzgodnień jeszcze u ministra, to no, my się cieszymy, łomżyniacy na pewno się cieszą i tutaj ludzie, którzy mieszkają w regionie, ale dlaczego wtedy się nie udało to, tylko dopiero teraz Prawo i Sprawiedliwość? Wówczas były to plany, sugestie, kreślone na mapie linie. Ja, tak jak wcześniej wspomniałem, szukałem sojuszników właśnie we wsparciu tej inwestycji przez Łomżę i wsparło miasto Ełk, jak również województwo warmińsko-mazurskie. Ale też znając obowiązujący system prawny, no chcę powiedzieć, jesteśmy państwem w Unii Europejskiej, obowiązują nas uregulowania środowiskowe unijne. Jest dyrektywa wodna, dyrektywa ptasia, które te dyrektywy właśnie sprzyjały naszemu przebiegowi. Ale żeby ta inwestycja, żeby Via Baltica była budowana, był wymóg spowodowania właściwych opinii i tutaj Generalna Dyrekcja w latach 2006-2008 w tym celu zatrudniła europejską firmę konsultingową Scott Wilson. I właśnie ta firma przedstawiła, zgodnie z wymogami prawa unijnego, wielowariantowość przebiegu trasy Via Baltica. No, był tam wariant przez Łomżę i przede wszystkim był podnoszony element ekonomiczny. Kilka wariantów i między innymi w tych wariantach brane były pod uwagę kryteria ochrony środowiska, kryteria finansowe, kryteria gospodarcze i w obu tych kryteriów bardzo wysoko zostały oceniony wariant łomżyński. Przypomnę, konsultacje dzisiaj, jeżeli pamięć mnie nie zawodzi, to było ocenione 8,8, 8,8 i 7,8 w 10-punktowej skali i wariant łomżyński zwyciężył. W tym celu odbywaliśmy też, firma Scott Wilson odbywała konsultacje na budowie planowanych
na budowie planowanych tych linii na mapie i między innymi w Łomży odbyły się takie konsultacje w hotelu Gromada. To przypomnę, było lato 2008 roku, na które też przyjechał prezydent Ełku. Znaleźli się też na sali przedstawiciele samorządów na planowanej trasie Via Baltica, jak również mieszkańcy Łomży. Dzień wcześniej były konsultacje w Ełku. Wówczas przeprowadziliśmy w ciągu kilku dni akcję zbierania podpisów deklaracji. Ponad 5,5 tysiąca mieszkańców Łomży podpisało te deklaracje i ja wręczyłem przedstawicielom Scott Wilson na konsultacjach stanowisko mieszkańców Łomży. Wszystkie argumenty, posiadane przeze mnie wiedzę, informacje zostały przedstawione. Na tych konsultacjach poparli to też uczestniczący na spotkaniach samorządowcy, jak również w wystąpieniach mieszkańcy, przedsiębiorcy naszego miasta. Jak pan skomentuje to, co powiedzieli działacze Platformy Obywatelskiej tutaj z Łomży, że nie było szczegółów, ale trzymają kciuki za to przedsięwzięcie? Ale ja może będę kontynuował, żeby zachować ten ciąg wydarzeń. Firma konsultingowa Scott Wilson przedstawiła dorobek swojej pracy, wskazując właściwy przebieg Via Baltica przez Łomżę. I to był największy sukces. Prawdą jest, że poprzedni rząd wpisał do programu drugi autostrad budowy Via Baltica przez Łomżę, ale nie zapewnił środków właśnie na to wielkie zadanie, na finansowanie. Przedstawiony został program w roku 2015 na wartość 200 miliardów, natomiast zapewnione finansowanie zbliżało się do około 107 miliardów złotych. Natomiast no, każda partia, tym bardziej partia opozycyjna, ma święte prawo opozycji, może mówić co chce, co uważa, ale chciałbym, aby te wszystkie deklaracje, nawet partii opozycyjnych, zmierzały, budowały, właśnie wspierały to inwestycje. Natomiast sytuacja aktualnie jest taka, że pani premier skierowała do realizacji budowę Via Baltica, czyli należy się spodziewać, iż w najbliższym czasie, być może w miesiącu grudniu lub zaraz po Nowym Roku, będą ogłoszone przetargi przez Generalną Dyrekcję. Przypomnę, że na dzisiaj 87-kilometrowy odcinek tej trasy podzielony jest na 6 mniejszych zadań. Winno się odbyć 6 przetargów. Droga ta ma być budowana w systemie projektuj i zbuduj. Firma, która wygrywa budowę przetargu, projektuje dokumentację, uzyskuje pozwolenie na budowę i budowa winna rozpocząć się od roku 2018, a skończyć w roku 2020. Jest zapewnienie pani premier. Przypomnę, że na łomżyńskiej konferencji uczestniczył też minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i podsekretarz stanu wiceminister Jerzy Schmidt, który odpowiada w resorcie za budowę dróg. Padły deklaracje. Nie wyobrażam sobie, aby nie były dotrzymane, no właśnie, bo ta ważna droga jest priorytetem nie tylko obwodnicy dla miasta Łomży, czy drogi gospodarcze dla regionu, ale tak jak wskazałem, to jest pierwszy paneuropejski korytarz transportowy drogowo-kolejowy, który musi być wybudowany. Tym bardziej sytuacja wymaga szybkiej budowy ze względu nawet na sytuację polityczną znajdującą się na naszej wschodniej granicy i szybką łączność, przynajmniej drogową, z państwami nadbałtyckimi. Co teraz będzie pan robił? Bo 10 lat pan walczył o Via Baltica i to mówił pan wszędzie, że to jest pana cel. A teraz po 10 latach, kiedy rzeczywiście rozpisane zostaną te przetargi, to co będzie pan teraz robił? Znaczy, ja potwierdzam, faktycznie w 2011 roku piastowania funkcji posła, premier rządu Rzeczypospolitej potwierdziła budowę Via Baltica. Na pewno będziemy przyglądać się kontynuowaniu dalszej realizacji inwestycji, sprawom projektowym, jak również samej budowie. Należy dopilnować, aby miasto Łomża było dobrze skomunikowane. Ale to pan będzie pilnował? Będę przyglądał się. No,
firma, która wygra przetarg, będzie dokonywać właśnie tych zadań, ale zechcę zwrócić uwagę, aby miasto Łomża miało bezkolizyjne zjazdy, wjazdy na tą drogę ekspresową, tak bardzo ważną dla rozwoju. Będę też pilnował terminów. Natomiast jako poseł już 11 lat pracy poselskiej, decyzją pani premier jestem usatysfakcjonowany, gdyż jest to podsumowanie tej długiej pracy poselskiej. Na pewno... Takie dobre słowa teraz dla pani premier. Bardzo dziękujemy dla pani premier polskiego rządu. Natomiast są jeszcze inne zadania bardzo ważne dla Łomży, mieszkańców ziemi łomżyńskiej. No, chciałbym, aby miasto, jeżeli już będziemy mieli Via Baltica, uzyskało dogodne połączenia komunikacyjne. W ślad za budową Via Baltica równolegle proponowałem, aby wykupić wzdłuż pasa, którym będzie przebiegać droga ekspresowa, wykupić szerszy pas pod dwa tory ekspresu europejskiego. Ale niestety przedstawiciele rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u, wówczas kiedy składałem monity też za budową Rail Baltiki, czyli ekspresu europejskiego, nie widzieli takiej konieczności. No, pana rząd też mówił w 2005 roku. Twierdzili. Ja muszę teraz też skomentować. Twierdzili, że jest to za wcześnie. Pan Jarosław Kaczyński, który był tutaj w 2009, też mówił o tym, że Via Baltica może iść dwoma torami i przez Białystok i przez Łomżę, więc... Ale mówimy o Rail Baltica teraz. Tak, ale Rail Baltica już dawno temu była też i przez wasz rząd zaklepana. Natomiast co chcę powiedzieć, no premier Jarosław Kaczyński na kilku spotkaniach w Łomży potwierdził konieczność budowy Via Baltiki, ale chcę kontynuować Rail Balticę. I wówczas rząd, poprzedni rząd uważał, że jest to za wcześnie. Rok temu też zwracałem się do, półtora roku temu właściwie zwracałem się do przedstawicieli rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Stwierdzono, że jest to za późno i chciałem zapytać, kiedy ten był właściwy czas. Ale zostawmy te polityczne sprawy. W najbliższym czasie czy w najbliższych kilku latach będę czynił starania na budowę szybkiego, dogodnego połączenia kolejowego, skomunikowania naszego miasta Łomży z Warszawą i z innymi regionami kraju, gdyż z dawnych stolic wojewódzkich jedynie Łomża nie posiada połączenia kolejowego. Proszę, dwa razy pan startował i chciał zostać prezydentem Łomży. Czy teraz myśli pan, że Łomżyniacy powierzyliby panu prezydenturę Łomży w kolejnych wyborach? Panie redaktorze, szanowni państwo, ja nie podejmuję żadnych decyzji. Ja skupiłem się na tym, co zostało zakończone wizytą pani premier w Łomży. Tak jak mówiłem, będę zabiegał o dalsze sprawy związane z budową infrastruktury i innymi działaniami sprzyjającymi rozwoju miasta Łomży, ziemi łomżyńskiej. Dzisiaj jest nawet przedwcześnie mówić, ja na dzisiaj nie mam takich zamiarów ani planów. Odnośnie kandydowania. Odnośnie kandydowania. To była rozmowa z posłem Lechem Antonim Kołakowskim, ostatnio nazywanym Lechem Via Kołakowskim. To był podcast Łomżyński Temat. Dziękuję za uwagę i zapraszam do słuchania kolejnego programu. Bardzo dziękuję, zapraszam.